Panowie, wiecie co 14 lutego w przyszłym tygodniu, co za święto? Walentynki oczywiście. 14 lutego, bodajże walentynki. Tak, 14 lutego. Walentynki. Tak. W tym tygodniu było święto pizzy. Wiem, że jest święto singli też w przyszłym tygodniu, ale chyba chodzi o walentynki. Dokładnie! Ma pan swoją walentynkę? Oczywiście, nie jedną, dwie. O, to nawet miło. Trzy. Ojej, to super. Mam. Przecież, czyżby to aby jedną? Rozumiem. Jak można okazywać miłość? Właśnie tak. Pięknie. Chyba nie mam pomysłu, jak ją powiedzieć. Będąc ze sobą... Nie wiem. Nie wiem, zagięła mnie pani obecnie. Tak? Na co dzień okazywać po prostu uczucie, czułość, tak? Dobrym słowem, przytuleniem, wsparciem. A z takich bardziej prozaicznych rzeczy? Prozaicznych, to znaczy? Ale no to oczywiście, no to podział obowiązków zawsze jest, tak? To jak najbardziej. Ja bym powiedział tak. U nas wygląda to tak, że walentynki na przykład nie uznajemy, bo nie staram się być tylko dobry jeden dzień w roku, a staram się coś z siebie dawać przez okrągły rok. A w ten akurat dzień nie staramy się dla siebie. Pani podobnie, czy? Myślę podobnie. A myślę, że najlepiej nie słowami, a czynami. Być przy sobie. Tylko tyle. Spędzać miło czas. Proszę powtórzyć. Spędzać miło czas. Razem. O, jest? Tak, a plany na walentynki już są? O, tak, mamy. My jesteśmy z Katowic. Jesteśmy z Katowic i właśnie idziemy sobie do restauracji do Katowic na walentynki. Rozmawiać ze sobą, słuchać, przytulać się, całować. Proszę panią, miłość najlepiej żonie okazywać przy pomywaniu i sprzątaniu. Trudno powiedzieć. No kolega, to może na kolegi powiem. Kolega przy naprawianiu sprzętu AGD. Babcia, wszystkim dzieciom, no przede wszystkim, no, pokochać, przytulić i wycałować, i rączki, i dupiczka, wszystko. Jakimiś małymi gestami zależy, czy mieszka się już swoją ukochaną osobą. Może to być w formie jakiegoś pomocy w domu, czy jakiegoś posprzątania chociażby, czy wyjścia gdzieś, choćby do restauracji, do kina, ale chyba ważniejsze są te małe gesty. Z uśmiechem. Czym jeszcze? Zadowoleniem. Wszystkim można okazywać miłość. Pocałunkami i życzliwością. To ja powiem to samo co żona. Tak? Tak. Bo mąż zawsze idzie na łatwiznę. A jakie są rady dla tych, którzy jeszcze nie mają tej swojej drugiej połowy? Ciągle szukać. Do skutku? Tak. Nawet po nieudanych próbach? Nawet. Nie poddawać się. Znaczy to samo przyjdzie, tak? Będzie lepiej, no nie trzeba szukać na siłę. Na pewno ktoś się w końcu znajdzie. No, wiadomo, tak? Ruszyć się z domu, mniej Facebooka i takich różnych rzeczy. Otworzyć się do ludzi, bo odkąd weszły takie portale społecznościowe, to ludzie się, uważam, zamknęli w sobie, mniej się spotykają, mniej listów piszą własnoręcznie, bardziej SMS-ują i są bardziej zamknięci na ludzi. Niech szukają, na pewno znajdą. Żeby szukali, bo samo się nie znajdzie. Proszę panią, jak ktoś nie ma drugiej połowy, to powinien się oczywiście postarać jak najszybciej i polecamy, żeby pojechał sobie do sanatorium. A wie pani dlaczego? Dlaczego? Bo w sanatorium się nie leczy ludzi, nie kuruje się, tylko się kojarzy pary. O, to są naprawdę za stratą. To jest naprawdę miłość, to jest coś pięknego. Jakie? No akurat ja jestem w takiej sytuacji. No, wie pani co, no nie wiem, co by można było. Podróże, zwiedzanie, o, jak ktoś lubi w domu, czytanie książek, jakieś zajęcia, robótki. Będzie ciężko. Niech szukają. Na pewno gdzieś tam się kryje ta druga połowa. Pan to szuka, ten znajdzie. Macie państwo jakieś plany już na czwartkowy wieczór?
W trakcie planowania. W trakcie planowania, tak. Na czwartkowy wieczór nie, ale chcemy na weekend wyjechać do Białki Tatrzańskiej. Jakie plany? Jeszcze nie mam pomysłu, a na pewno w jakimś... Coś się kreuje, tak. Nie na miejscu, bo my nie jesteśmy stąd. Jesteśmy z Czernicy i coś tam wymyślimy romantycznego. Tak, idę na siłownię. Jeszcze nie. Jeszcze nic nie zaplanowaliśmy z narzeczonym. Jeszcze nie mamy planów. Mąż nie może powiedzieć, bo to tajemnica. Rozumiem, czyli to się wszystko kreuje. Chce ją pan pozdrowić przed kamerami? Ja jej nie muszę przed kamerami pozdrawiać, bo uciekła. To ją pozdrawiam. Pozdrawiam żonę Anię. Na walentynki wszystkiego bym życzyła. Przede wszystkim zdróweczka. Zdróweczka i dużo uśmiechu na twarzy. Także pozdrawiamy narzeczonego, który ma na imię? Rafał. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.